momencie. Przerywam ten program, żeby nawet specjalną relację. Ja znajduję się tutaj na placu, który przejęli bardzo wkurzeni artyści cyrkowi. Widzi pani teraz mówi? Kto to zapłaci? Jak to pani to zapłaci? Szli. My to musimy zapłacić. Oni to zrobią. Oni naprawdę zrobią przedstawienie. Oni mają tego dosyć. Oni są niedożywieni. Oni są głodni. Oni nie mają bezpieczeństwa. To jest zdecydowane. Nie, proszę państwa. Sytuacja jest tutaj naprawdę gorąca. Jest tutaj gorąca sytuacja, proszę państwa. Ja myślę, że po prostu... Ta sytuacja to jest jakiś cirk! My się na tą sytuację nie zgadzamy! Jakiś cirk! Oburzeni! Przejmujemy ten kanał! Proszę państwa, jednocześnie ja chciałabym teraz proklamować przejęcie głównego namiotu cyrkowego. My tutaj utworzymy nową stację telewizyjną, która będzie nadawać po naszemu. Telewizja Kłam! Telewizja Kłam, która zada kłam wszystkim standardom znanym. I wy znacie nowe twory, nowe twory dla polskiej awangardowej sztuki. My nie doczynimy kuleni artyści tylko mówimy głośne, zdecydowane nie! Zapomniałam, że to nie włączy mikrofonu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Bardzo mi miło, że jesteście tutaj z nami na tym proteście. Proteście! Może lepiej przepoczyć. Dzień dobry. Witam serdecznie. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Wszyscy razem damy radę. Słuchajcie, jest mały bałagan. Trzeba ogarnąć wszystko. Proszę o odczytanie. Ja jeszcze raz się witam. Tutaj. Dzień dobry. Witam. Przedstawicie mi sztuk mistrzów. Na redakcję są, wszyscy są na miejscu. Teraz będę śpiewać. Welcome Avenue, happy spot witamy. Ten show, to trzy grosze, ciura, tura, tura, la. Kultura zmienia życie, tylko w tych wszystkich krajach. Łączcie się na scenie, bo będzie przedstawienie. Czura, kula, kula, la! Ubogie, kryzysowe, bez budżetu, show cyrkowe. Tylko pijawę, no witajcie. Czura, kula, kula, la! Hej!
Świetnie, cudownie, wspaniale. Poproszę o dżingiel. Tak, teraz właśnie w związku z tym jest taki...
wynikiem całą aferą, która odbywa się właśnie w naszych telewizjach, w naszym kraju. Ja chciałam zaciągnąć troszeczkę opinii społeczeństwa, usłyszeć głos ludu, co oni sądzą na ten temat. Tak na przykład tutaj może zapytam ciemne szkło do ciemnego, bezbarwne do bezbarwnego, recycling. Ok, kolego? Zdecydowanie. Mówię mu tak. Dziękuję bardzo. Może teraz tutaj pani zapytam. Odpady biologiczne, przyjemne i praktyczne? Niepraktyczne, no to jest głos ludu. Może teraz przedstawiciele prawda, młodego pokolenia zapytam. Śmieci, ton wyznaczają życia, ton. Dzieci śmieci, segregują śmieci dzieci? Tak. Świetnie, cudownie, wspaniale. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Dziękuję, naprawdę. Wnioski są proste, proszę Państwa. Some people say recycling is okay. Some people say recycling is not okay, okay? And I say fine, okay to the recycling today. And I also say that art of trash is very important in the creation of the nation, of the interpretation, of the globalization of the world as we seek to find Ami. Sorry, it's too hot for fast music. Bloody dangerous thing. No, it's better. Okay, ladies and gentlemen, I come all the way from... Hello, ladies and gentlemen. Hello, ladies and gentlemen. It's magic, not music. Magic. When I said magic, yeah, it goes this through the audience and explode there with an ah! Yeah, not yet. Magic! That was great. Wait. Magic! Was a little bit late.
Ah, it's better now. Aha! Check out this. Face. Very, very hard. I want to make this a pretty face. It's okay, thank you. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh. Thank you. Bring it back. I do not turn around it. Vanishing. Who think I turn it around? Very suspicious. Okay, okay, wait, wait. Hair, 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 around the balloon. Ooh. Magician? Rabbit. Really, you're right, the rabbit. And now the next question. Who is the best friend of the rabbit? Not her. Right, the carrot. I have one here. Ooh. Ooh. But I had another trick. This is my good old partner called Rabbit. That's what it is. Now, real magic. That was really crap. Now real magic. That was beautiful. Nothing. Nothing. Hands up, who didn't expect this? Ooh. Thank you. Okay, this is my second assistant. He called repetition. He's called repetition. He's called repetition. Repetition is a very special rabbit. He can talk. Repetition, say hello to the audience. Hello, audience. It would be great if you say hello repetition when he says hello audience, because otherwise later in the backstage you say, oh, the crowd was a little bit. She tried again. Okay. Hello audience. Hello repetition. They are. Yes, they are. We have a very good
Chodźcie, we make magic for you. I will hypnotize the rabbit. Do we? Yes. Okay, check out this. La 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 la. La 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 la. Hey, pass it. Oh. La 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 la. La 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 la. Pass it. La 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 la. La 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 la. It works. He's sleeping now. Look, nothing. Okay, you think that was funny? Two of you. Nice one. You think that was too brutal? Three of you. And what think the rest? Okay, but don't worry. This is not the real rabbit. This, it's just a costume of my rabbit. Cudownie, wspaniale. Uwaga, wchodzimy na wizję. Poproszę o dżingiel. Tak. Zapraszam teraz do studia kolejnego gościa zagranicznego, our next guest. Viva la revolución. Hiszpański rewolucjonista, matik, żongler, malabarista. Jeden z pierwszych na placu boju w naszym kraju. O swobodę twórczą walczy już kilkanaście lat. Często podobny jak my, ludzie areny, w znoju przyjmuje na kark, co los tułaczki niesie. Vagabundo emigrant. Dominik de la España, que será, será. Muchas gracias, amigas y amigos. Nosotros presentamos el número espectáculo de Dominik de Cayo de Vasco. Sorry.
Amigos, a teraz uwaga, wchodzimy na wizję. Poproszę o dżingiel. Dzień dobry, to jest Juan. Ja mam do pana takie pytanie dotyczące sytuacji obecnej. Czy nie sądzi pan, że ta sytuacja, która teraz tutaj jest, jest porównywana do jakiejś formy nowego cyrku? Cyrku jest. Podziwi pani Jusotos. Nie, nowy cyrk. Tutaj nic się nie dzieje. To jest kraj po prostu mlekiem i lodem płynąc, taka druga Szwajcaria. No tak można to nazwać. To są wiary. Nie zapragną. Będzie to cyrk. Będzie to cyrk. Teraz to niesamowite. A czy słyszał pan o nowej partii sztukmistrzów, która podobno ma przejmować władzę w kraju? To mogłoby być weselej nawet. A jeszcze tylko jedno pytanie. Czy słyszał pan o rewolucji żonglerskiej? Nie, jeszcze nie zdążyłem się dokopać w internecie. Nie, nie słyszałem. Tak, jest rewolucja, słyszałem o rewolucji żonglerskiej, w ogóle chcę wziąć w niej udział i zostać wielkim żonglerem. Widzimy współczesny świat, współczesne nowe wymagania, nowa, niezrozumiała sytuacja, niezrozumiała sztuka. Przed państwem wystąpi teraz Emiliano, przedstawiciel tego współczesnego, nowoczesnego, niezrozumiałego trendu. Dla was, ze świata, Arta Q dla karnawału sztukmistrzów. Oh, yeah.
Thank you.
świetnie, cudownie, wspaniale, naprawdę. Poproszę o jingle, please. Tak, drodzy Państwo, kontynuujemy nasz program. Tutaj przed chwilą widzieliśmy przykład wizji futurystycznej twórczości, ale zejdźmy na ziemię tylko na chwilę, żeby znowu wnieść się w powietrze. Tematy ton śmieci powracają w naszych debatach. Śmieci nikomu nie potrzebne, tak jak my, artyści za 3 grosze. Ale proszę, proszę Państwa, to mamy rozwiązanie tego problemu. Jedzmy ze śmieci, budujmy ze śmieci, ale co najciekawsze, twórzmy ze śmieci. I tym, jakże optymistycznym akcentem, chciałabym zaprosić na scenę kolejną artystkę, która z kompletnego braku, uczyniła sztukę. Thank you.
cudownie, wspaniale. Uwaga, wchodzimy na wizję. Poproszę o jingle, please. Thank you.
naprawdę mi się bardzo podobało. Uwaga, wchodzimy na wizję, poproszę o jingle. Drodzy Państwo, oto co zostało z naszej cywilizacji. Na scenie walki pozostał tylko pokój i pokój. Wydaje się, że desperackie starcie show biznesu i prawdziwej sztuki skończyło się niepowodzeniem. Nie pozostało już nic. Ale chwileczkę, co ja tu widzę? Proszę Państwa, tutaj, w szczelinach kultury, fermentuje nowa eksplozja artystycznego błazeństwa i cyrkowego humoru. Tu, na guzach starej cywilizacji, artyści szykują grunt na nowy bunt. Plebnego braku czynią sztukę. Dla Państwa specjalny korespondent Artakuł dla telewizji Chłan. Dziękuję. Witek!